Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Resident Evil Village. I lecimy na podbijanie nowych terenów, dlatego że użyliśmy tego czteroskrzydłowego klucza. Idziemy w tereny jednego z lordów. Tu jest merchant. Riverbank Treasure House. Czekajcie... A teraz tak się zastanawiam, że tutaj też nam oznaczył jakąś skrzynię wartościową. Wait, panie Duke. Przepraszam, jeszcze się cofnę, jeszcze mała cofka. Z tego względu, że my już zamek Dimitrescu mamy za sobą. Więc bardzo możliwe, że tamte drzwi albo będą zamknięte, no albo właśnie zobaczymy, co się dzieje... Będąc z drugiej strony, no bo jednak zakratowały nam się one, jak weszliśmy do zamku, to się one zakratowały. Czyli to nie ma tak łatwo. Tutaj też się zamknęło przejście. Dobrze wiedzieć, ale przy okazji zauważyliśmy, że tutaj mamy rybki. A my potrzebujemy trochę mięska do tego... My potrzebujemy trochę mięska do tego, żeby ulepszać Ethana. Gdzie on jest? Gdzie te rybki? O, ty kurde. No nie! O, właśnie. Proszę. I jeszcze jedna rybka. Okej, mam cię. Wszystkie rybki zgładzone, super. Czyli nie dojdziemy jednak do zamku. No szkoda. Nie dojdziemy do zamku, ale moglibyśmy też... Ej, to jest ściema! Co to ma być? Ale kurde, ściemson! No dobra. Ciekawy jestem, jak to będzie można opuścić. Czyli trzeba w takim razie z nimi zawalczyć, co? Dobra, może podejdźmy bliżej? Może powiedzmy cześć? Oj, albo może jednak nie? Działanie pod presją. Działanie pod presją, kurde. Fuck. Chciało się człowiekowi, kurde, iść na rybki. Shit. Ale jeszcze, za pamięci, słuchajcie, w tej wiosce jest jeszcze jedno miejsce, w którym możemy zapolować. Mianowicie tutaj. Tam będą jakieś kuraki. Zastanawiam się tylko, skąd brać to zwykłe mięso. No bo tutaj mamy tak zwane poultry, czyli kurczaki, tak? Dobra, tu mamy ubitą. Kolejna. Dziękuję. I te kuraki są ubite? Są ubite. No trudno. Nie dojdziemy do... nie dojdziemy niestety do... zamku Dimitrescu od tej strony, ale już chyba to jest drugi taki most zwodzony, który zaobserwowaliśmy, że jest i no nie ma go za bardzo jak opuścić na razie. No zobaczymy. Być może później będziemy tutaj wracać jeszcze parę razy, bo pewnie tak. Tutaj jeszcze ogólnie po wiosce chyba będziemy mieli parę turów. No na przykład tu jest coś zamkniętego. Nie ma ani łańcucha, ani miejsca na klucz, żeby wsadzić. Także zastanawiam się, jak to będzie można otworzyć. Być może po odprawieniu tego rytuału. Ciężko powiedzieć. Dobra, no to lecimy tutaj w takim razie. Tak jak miałem w planach na początku. Może nie tak szybko, bo właśnie... Takie rzeczy mogą być pod nogami.
Oho. I tutaj są kruki. W ogóle, jak się nazywa? Pottersfield? Tak, to są te lalki. Są te lalki, czyli wchodzimy na tereny drugiego lorda. Zaraz po Dimitrescu. O, tu są kruki. Tylko, że niestety z krukami mamy ten problem, że ich nie zadźgamy nożem. Je trzeba będzie odstrzeliwać. I tam nic nie ma? Nie ma. No przerażająca miejscówka. Akurat co jak co, nie klauny, ale na przykład takie lalki są faktycznie trochę creepy. I ten las, który nie dopuszcza tutaj światła. Creepy. A tutaj mamy drogę chyba taką zakończoną dead endem. Coś tam kurde klekocze. Więc może coś tu ciekawego będzie. Nic. To nie jest pułapka. Ciekawe. Tak po prostu? Być może będziemy mogli tutaj kogoś okrążyć. Ale ta laleczka podczas rozmowy tych czterech lordów nie wydawała się jakaś bardzo niebezpieczna. No, może ewoluować jak to w Rezydentach, nie? W jakąś wielką mackowatą poczwarę. Takiego wielkiego czarnego bloba. O, świetnie. O! Dobra, kolejna znajdźka. Nawet nie trzeba było słuchać, bo tak w tej mgle, nawet tam, kurde, dokładnie to było widać. Zarysy całkiem nieźle widać. O nie! Schizy! Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? Tak, na pewno. Ja już to znam, kurde. Nie idziemy za takimi rzeczami, bo to tylko i wyłącznie może wciągnąć nas w kłopoty. Zamknięte. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. Fix her? What the hell is this? Ale dziecka chyba się nie da naprawić. Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. No bo to nie jest prawdziwe. Dobrze, że sobie wmawiasz to, że it can't be real, bo to nie jest real. Niepokoi mnie jedno, że tak długo idziemy i nic nie mogę podnieść. O! Jakieś główne miejsce. Pochówku. Wszystkiego. Ty, tam coś stoi? Ja nie mogę teraz wycelować. A Beneviento. Jak? Freed from the binds of flesh, she now walks the valley of death. No nie brzmi to dobrze. A podejrzewam, że została pochowana jako dziecko, co? Give up your memories. Give up your memories? No to niech zgadnę. Trzeba tutaj dać family photo, co? Yep. Bo nic innego tu nie pasowałoby. What's going on? A jeszcze nad jednym się zastanawiam. Do czego jest to? Necklestone.
A to? Luisa's key. O kurde, czekajcie. Czy to czasem... No właśnie, bardzo możliwe, że to w takim razie do tego będzie. Klucz. No nic, zobaczymy. Nie wiem, który naszyjnik kiedy podniosłem. Bo Luisa's key to mógł być, kurde, jeszcze w tym zamku Dimitrescu. Oho. A mamy ten klucz tutaj. Luisa's key. The key from Luisa's necklace. I tyle tylko. No nic, zobaczymy. Może gdzieś będzie można włożyć. Żyć. Słabego dostawcę tutaj mają. W sensie energii elektrycznej. Oj, czuję, że kurde... Come with me, Ethan. Aha, czyli... Okej, okay, dobra, idę z tobą. Idę, idę. Jaka piękna okolica! Benevento, House Benevento. A tutaj jest jakiś skarb. Tylko, że pytanie, jak go osiągnąć, jak go uzyskać, jak go odblokować. Może po jakichś wydarzeniach tam się pojawi. Na przykład po zlikwidowaniu tego drugiego lorda w postaci tej Benevento. Dobra, obejdźmy sobie najpierw... Nie! Chciałem obejść najpierw dom dookoła. Tak, nieważne. Mogę stąd w każdym momencie wyjść? Mogę. Więc chętnie bym sobie najpierw obszedł tutaj, tym tarasem dookoła. Pytanie, z jakimi maszkarami tutaj będziemy się mieli do czynienia. O! Dobra. Warto było poeksplorować. No dobra, wchodzimy do środka. Byle tylko jakiś zapis był. Się przyda. Ale jest ładnie oświetlone. Oświetlone. Przyjaźnie, przytulnie. Tu coś? Nope. Tam jakaś skrzynia. Jakiś skarb tu będzie. Mogę to rozwalić? Nie. Możliwe, że będziemy mogli wejść od drugiej strony. Kurde, taki... wydaje się normalny dom. Nie? Wydaje się, kurczę, normalny dom. Tędy? Zamknięte. Dobra, czyli mamy już oznaczone, co, gdzie jest pozamykane. Sprawdźmy może najpierw parter, co? Czyli tutaj. Tu nic. No i lalka. Zastanawiam się, co z tymi lalkami. No nie można je rozwalić. Mogłaby się zdenerwować, jakbym rozwalał lalki, nie? Nic. Tu kanapa, może ktoś sobie pospać. Ty normalnie, legalnie, normalny dom. O, coś tam było. A nie, po prostu zamknąć. To aż za spokojnie. Aż za spokojnie. Taka cisza najbardziej przeraża, nie?
Dobra, a co jest to? Możemy to przeczytać? No, tu nic nie ma. To po prostu jest jakiś krzaczek. Jakaś roślina. Okej, okay, living room. Nadal jesteśmy na parterze. O Jezu, ale to już jest trochę bardziej creepy. I znowu winda! I znowu winda. Czyli tak, tutaj możemy chyba odblokować z drugiej strony, czy nie? Też jest zamknięte. Czyli z windy możemy skorzystać, tak? Ale ja bym wrócił jeszcze do tego foyer, bo możemy wejść normalnie, legalnie po schodach. Na górne piętro. Tutaj nie ma nic, nikt nas nie goni, nikt nas nie ściga. Jest okej. Tutaj jeszcze parę rzeczy mógłbym sobie zgarnąć, albo jakąś jedną przynajmniej. Zastanawiam się, czy coś pomijam. Dobra, sprawdźmy górny teren. Tu nie ma nic. Tu są drzwi otwarte? Otwarte, dobra, to zaraz sobie tutaj sprawdzimy. A to jest zabarykadowane. Dobra. Na tych schodach już tutaj nic nie ma. To jest ciekawe, słuchajcie. Obraz, który przedstawia tą dziewczynkę, jedną z lordów, wraz z kimś. Podejrzewam, że to jest jej mama. No co tu się stało? A to co? Włóczki. No dobra. Nie wiem, gdzie tam coś znaleźć w tym głównym holu, więc możemy sprawdzić sobie tutaj tę odnogę. Mhm. Tutaj też nic raczej nie będzie. Przynajmniej mapa nam o tym mówi. Ale coś nam może opowiedzieć obszar. Tak jak na przykład właśnie ten obraz, nie? No dobra. Czyli jedyna opcja to teraz zjechać windą na dół. Dziwne. Aż za długo idę i nic się nie dzieje, nie? Tędy. Bardzo możliwe, że zjedziemy na dół. Zawsze musi być gdzieś jakiś... jakiejś piwnicy. Tym bardziej, że ta lalka, ten lord jest taki trochę grobowy, bym powiedział. Śmierdzi padliną. Śmierdzi pa... O, a co to? A breaker box. Okej. Okay. A można to otworzyć? Jest locked. Czyli albo lockpick będzie potrzebny? Tutaj coś mamy? Study. Ej, bez kitu, mam wrażenie, że tu po prostu budują napięcie tym, żeby pozwiedzać. Bo tu nawet nic do podniesienia nie mamy. Alkaloids of mountainous plants. Ty, oni kurde studiowali jakąś botanikę? Czy co? Tam był tam była też jakaś rycina jakiegoś kwiatu. Tędy nie przejdę. No, nie mów się, że nie mogę otworzyć.
Kurde, zastanawiające. Bo znowu mam obszar, w którym coś niby jest. No ale ja tego nie dostrzegam. Głowa do góry. Nie widzę. Nothing. No dobra, idziemy dalej. A może to jest jakaś schiza totalna na przykład, że... Aha, zamknięte. To jest jakaś taka może schiza totalna, że będziemy przemierzać te korytarze w kółko i w kółko, trochę jak w PT, nie? A nie, jest jakaś pozytywka. Dobra. Czy tam jakaś muzyka? Ha! To by było za łatwe, prawda? Jakby tu była kolejna cząstka Rose. Doll Workshop. What? Wait, where's my gun? Nie mam nic! Wszystko mi zabrali! Ho! Ej, to, ale to może być ciekawe. To może być ciekawe, słuchajcie, taki escape room, jak mieliśmy chyba w pewnym momencie w Resident Evil 7. To było dobre. Okej. Okay. Egzamin. Tutaj nie mamy jak wejść, it's locked. To może być so much fun. Dobra, zanim oczywiście sprawdzę główny. Okej. Co mamy w środku? O kurczę, dobra. Cóż to jest? Mogę to jeszcze raz podnieść? Czy coś z tego wynika? Niekoniecznie, a to? Look. Examine right shoulder. O, właśnie. I mamy silver. To jest trochę... Oh, shit. Dobra, zdjęcie mi. Rozstrzelanej. Mia? Tak, i możemy każdą cząstkę tej Mi sprawdzić. A czekajcie, wygląda jakby tu, jakbyśmy tu jeszcze mogli coś zrobić. Nie? No dobra, no to w takim razie co? Głowa? Głowa, która ma... A nie, left eye. Można tak... O, właśnie w ten sposób. A right eye? Left eye... Mouth? Jest jakaś klisza. Nie. Something, but you need some kind of tool to get it. Czyli pewnie jakiś kombinerek. Nie, może nie tylko, ale szczypcyków bym tu potrzebował. Szczypcyków. Dobra. Klatka piersiowa. Też tutaj coś potrzebuję. Czyli szczypcy oraz nożyczek. Szczypcy oraz nożyczek.
pierścień. Już myślałem, że będę potrzebował czegoś, żeby na... Bloom Covered Ring. Żeby nasmarować, nie? Tu nie ma nic. No. Kolejny klucz. Świetnie. To wygląda jak klucz, którym się nakręca zegar. Wygląda jak klucz, którym się nakręca zegar. Okej. Okay. A tu coś jest? No to może zanim tam pójdziemy, jak jest ciemno. Tam jest trochę ciemno. A tu z kolei mamy silver key. Yep. No proszę. Ale taka zagadka jest klimatyczna. A możemy w takim razie umyć obrączkę pewnie. Było napisane, że jest zakrwawiona, więc czemu by nie? Wedding ring. Teraz możemy sprawdzić, cóż to jest ten wedding ring. Czy możemy jakoś... O właśnie, patrzcie na to. 05 29 11. 05 29 11. 05 29 11. Oj, mamy dużo opcji, w które, znaczy dużo miejsc, w które możemy pójść. Czyli wszystko trzeba będzie poskładać do kupy. Jakieś dalsze informacje? Czy to tylko i wyłącznie? Nie ma tu nic. A to jest zamknięte z drugiej strony. Dobra. I tu mamy wszystko. W takim razie jedyna opcja to jest pójść tędy. Ciemno jak w dupiu. O proszę. Tu czegoś będziemy potrzebować. Look like some could fit to the depression. Tu będziemy potrzebowali jakiegoś takiego owalu, nie? Aaa. Okej, okay, czyli to było to, co... czyli trzy zamknięte oczy. A tu? Zdecydowanie kruk. Tylko kurde, teraz pytanie, kruk w którą stronę... Bo on chyba leciał, ten kruk. Tylko pytanie, w którą stronę? Z dziobem w prawą stronę skierowany. W locie. Dziobem w prawą stronę. Nie tu. A to dobrze. Dobrze mam zaznaczone. Czyli mamy jedno, drugie i trzecie musimy gdzieś znaleźć. I teraz tak. Nie możemy ani przeciąć, ani wyciągnąć nic z buzi. Więc, no, idziemy dalej. Zapiszmy. Lecimy. It will be so much fun. No, do czasu pewnie, do czasu jak nie wyskoczy nam jakiś bebok, nie będziemy musieli przed nim uciekać, bo nie mamy amunicji, a w zasadzie nie mamy broni. I to było to, co było zamknięte. Więc albo będziemy musieli się skradać, albo gdzieś tam omijać ogólnie przeciwników. Nope. Ethan, czemu tak stękasz? O. Why is this here? Wedding ring? Nie? Kurde, bo nie wiem, gdzie tak naprawdę... Z czym mam to otworzyć? A, z boku, no to mogliście pokazać. O, shit.
Swap cylinders. Czyli będzie trzeba ustawić... Nie. To nie działa. Something not right. Czyli trzeba będzie cylindry pozamieniać. Tylko pytanie jak? No. Zastanawiam się, czy to po prostu trzeba zrobić na czuja. No dobra. Wygląda tak, jakby pierwszy cylinder nie był na miejscu chyba dobrym. O kurde, możemy to robić na czuja, ale nic mi z tego nie przyjdzie. Albo na przykład nie ma jakiegoś jednego cylindra, który moglibyśmy dać na przykład na sam początek. No ciężko powiedzieć, nie? Nie wiemy, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Okej, ale mamy po... O! A memento of my time with Ethan, but this music box no longer plays. Czyli trzeba będzie pewnie jakoś ustawić te cylindry, tylko jak? Kurde, bo one nic nam nie mówią, ani nie są ponumerowane, ani nic. No nie wiem. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, na razie, pa, pa.